Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Tak jak obiecywaliśmy z Grześkiem, mówiliśmy we wcześniejszych vlogach, nagrywamy film z dużego przeglądu Manitu, wymiana wszystkich olei. O, właśnie do nas Grzesiek przyjechał, był grzać oleje, żeby ładnie nam się wszystko tutaj zleciało z tego wszystkiego. Filip pewnie tu już opowiedział, co będziemy działać. My tak teraz organizacyjnie, ale jeszcze chwilę muszę tam skoczę, coś tam jeszcze przyniosę. Przyszykuję mi narzędzia i będziemy działać. No to zobaczymy się za chwileczkę. Dobra, jesteśmy. Trzeba się ubrać. Jakieś rękawice pobieramy, żeby się nie wybrudzić. Trochę tutaj chłodno było, rozpaliliśmy w piecu. Bo jest na dworze ile, Filip? Minus 3 jakoś mówiłeś? Minus 3 będzie. A my tutaj, jak doktor z Leśnej Góry, rękawiczki gumowe sobie na wierzch, wtedy będzie lepiej. Nic tam nie przesiąknie, żaden olej. A to widzicie, nie ma czasu cały tydzień. Cały czas maszyna chodzi, to musimy w nocy robić takie rzeczy. Bo tak to ciągle coś wiadomo. Generalnie robię tak zawsze, że zaczynam od zmiany oleju w silniku. Zmienię olej, odpalę, zobaczę, że wszystko gra, ciśnienie jest, stanu zupełnie, tam już ile trzeba i wtedy biorę się za resztę. Filtry paliwowe, no powietrze, w sumie w silniku wtedy mamy już na tyle i wtedy reszta, mosty, skrzynie, co tam jeszcze mamy? No i hydraulika. Prostą dziesiątkę proszę. Żeby łóżkę nie trzeba, a muszę dalej, nie otworzę. Nie w koło musisz chodzić, niestety. No to tak chodzi w koło. Jest dziesiątka. Pierwszy strzał. Także tutaj. Jakąś lampkę ci przyłożyć. W sumie, nie, no nie wiem jak to na kamerze. Najwyżej poświeć latarką. Albo wstaw do kanału halogena, wiesz? I żebyś mi świecił tu do góry, bo tam widzimy w miarę. Co tam mamy za imbus? Trzeba będzie tu zaraz znaleźć. Daj mi małą latareczkę też tutaj. Tu jest. Tutaj. Dobra. Dobra, mamy tutaj klucz przygotowany, wszystko. Krótko może o silniku jeszcze powiem, tak nie mówiłem nic. Mercedes, nie wiem czy tutaj widać. Myślę, że tak. 4.2 pojemności, 121 koni, turbo intercooler. To jest silnik identyczny jak montowany w Atego, w Mercedesikach takich małych, czterocylindrowy. No wiadomo, ma tutaj swoje tam odmiany, podzespoły troszkę inne, osprzęt, ale no generalnie jest silnik blok ten sam. Nawet po dźwięku można rozpoznać, tylko wiadomo w maszynach ma większe obroty, na wolnych no ustawiają większe. A ja się kładę, ruszę korek, bo tutaj jest imbus, tak wiem, zawsze on tak opornie idzie. Poszło. Poszło, aż mnie bujło. Kamera dobrze? Tak. Dobra. 15 litrów w silniku niby, instrukcja podaje. Do filtra 800 ml, także te, no te 16 litrów powiedzmy, trzeba liczyć. Dobra, niby imbusem można by, ale jakoś mi się to z doświadczenia wiem, nie zawsze udaje, lepiej ręką łatwiej trafić. Mamy filtry, wszystko, nie? Tak. Olej. Dobra, będziemy działać. Nie lubię tak spuszczać. Bo to zawsze można do rękawa sobie nalać, ale szybciutko. Jest. Na razie nie, ja wstaję. Tutaj do pojemniczka. Zawsze pomucham jak to tam się ma. Ten silnik. Teraz może dać matę. Jakąś z drugiej strony są, nie? Powycieramy przy korku, przy filtrach wszystko. A on sobie zapali, już zaciągnie olej, wtedy gasimy. Bo później boję się takiej sytuacji, że na przykład
na serwisach tak robią, na praktykach nawet tak miałem kiedyś. Robili, że spuszczali wszystko co się da, rozbierali filtry, nie filtry i później, czekaj żeby to nam weszło, i później odpalali wszystko na sucho, a jakby tak silnik coś zapowietrzy się wiadomo i później kręcić, nie wiadomo czy on ma na pewno ciśnienie, ja wolę jednak zrobić to i później resztę już tam się nie trzeba przejmować. Bierzemy się za filtry tutaj. No jednak ten 36 nieszczęsny. Weźmiesz tam szuflady Filip 36? Powinien być. A tutaj co mi jeszcze trzeba? Paliwo wycieram sobie przy okazji. Płaski, zwykłe płaskie z dwóch stron tam 32, 36 powinno być coś. Jest? Dobra. Trochę mi się te filtry nie bardzo podobają, takie delikatne są. Te uszczelki trzeba dobrze tam, trzeba dociągnąć, ale nie można też przesadzić. Na liczniku teraz jest 3215 godzin. O, jeszcze powietrza dostało, to idzie. I wychodziła tam wymiana, bo duży przegląd na 1000 godzin robimy, czyli wszystko co możliwe wymieniamy. Wychodziła na 3160, no to trochę przegięliśmy, no robota jest na okrągło i wiadomo jak to jest, ale to tam jest nie aż tak dużo, to nie pogniewa się na nas marnitka nasza. Będziemy wchodzić tam pod spód później. Mosty jak wiadomo dwa, to myślę, że nagramy jeden, no bo to analogicznie będzie to samo w drugim. Zobaczymy jak to będzie szło. Filip, pierwszy raz przy wymianie takie, nie? No. W New Holandzie robiłeś ze mną raz, tak, już, a to też pewnie nagramy. W New Holandzie już zostało 100 ileś godzin, już nie pamiętam. I będzie wtedy wymiana też pewnie nagrana. Ale ten klucz rzadko używany, taki przyrdzewiały na styk, ciasno chodzi. Radyjko mieliśmy, ale jak wiadomo lepiej wyłączyć, bo później żeby tam gdzieś ten YouTube tam coś nie poblokował, bo będzie problem. O, pierwszy opór. Dobra. Za mocno nie można. Wiesz co? Tu jeszcze będzie ten sam. Także będziemy lać olej, korek zakręcić, bo nie, bo był tu już jeden właśnie u nas tu w garażu, kiedyś zmieniał sobie w 60 w skrzyni olej. Oleju nakupił, wszystko elegancko. I dobra, leje olej. Tylko, że zapomniał korka zakręcić, wszystko poszło w kanał. No u nas w tym przypadku w kanał nie pójdzie, bo bańkę masz, to pójdzie do bańki. No nie, no ale oleju szkoda, wiadomo, to nie są takie aż tanie rzeczy. Po co to? Takie coś. Opiłków żadnych nie ma, nic. Silniczek bardzo fajny, mocny, oszczędny. Chociaż jak ktoś nie ma dobrego wyczucia, to potrafi swoje łyknąć. Ja też z początku, jak ją przywieźliśmy z Agromixu Rojęczyn, miałem ciężką nogę, bardzo mi się podobało jak w niej turbinka gwizdze i trochę mi tam paliła. Z początku nie byliśmy zadowoleni, ale później już opanowałem, jest bardzo dobrze. Daj tą brudniejszą szmatę. Tą brudniejszą. Zieloną taką tą? To no, niebieska, błękitna, nie wiem. Nieważne, weź. I tak. Ale generalnie, ja wiem, tak średnio to około 6 litrów na godzinę, 7 może. Się już dokładnie tak nie mierzy. Na początku się zawsze tam człowiek interesuje takimi rzeczami, a później już mniej. Tak przy załadunkach takich fajnych, na dobrym terenie, jak ładuję na auta coś na patelnię, to potrafiłem pomiędzy 4-5 litrów na godzinę zejść, ale to już naprawdę musiały być warunki idealne. Szybko tam, bez żadnych jakichś większych
no, przy nabieraniu zboże jak ładowałem. Delikatnie wysuwem, bez tam jakiegoś gazowania. Dobra, wlałem już, patrzyłem, raz jest górny stan. Pokażę, nie wiem czy będzie widać, no nawet już ponad ciutkę tam, ale to się zaraz zapali, do filtra wciągnie, będzie dobrze. Tak po bańce widać, że już jest ponad 15, lekko wlane. Ciśnienie oleju, tutaj kontrolka jest taka właśnie dziwna, trochę mi się to nie podoba. Teraz włączony zapłon, ona nie świeci, tak jak w większości maszyn to jest. Dopiero jak silnik chodzi, jak jest tam jakiś brak ciśnienia, ona wtedy się zaświeca, ale no tak zrobili i musi być. No. Nic się nie zaświeciło, więc jest dobrze. A robię sam wszystkie przeglądy w maszynach, wymieniam oleje, filtry, kupuję sobie. Po gwarancji wiadomo już nie trzeba serwisu wzywać, serwis na gwarancji wymieniam, bo wiadomo mogą zabrać gwarancję, a tak to no jest dużo taniej, nie ma się co oszukiwać. Tutaj w Manitou taki przegląd duży na 1000 godzin z dojazdem serwisu, około 100 km do nas z Rojęczyna jest, także wychodziło gdzieś no prawie 4000 z materiałami, no to wiecie sami, no. Lepiej zrobić samemu, jak się tam ma jakieś pojęcie, to nie ma problemu. Olej już zostanie na zapas. Powiem szczerze, ten silnik nie bierze nic kompletnie oleju. A w New Hollandach, w manach, w Iwekach dolewamy po troszkę. A tutaj no jedyny silnik z tych nowych maszyn, co tam działamy nimi, no to nic nie bierze kompletnie. Paliwowy filtr będzie ten jeden, taki sam jak, no nie taki sam, taki taka sama kopułka jak w tym olejowym. Tam wcześniej były takie trochę trzaski, jakieś problemy z dźwiękiem. Otóż trącałem kamerą, gdzieś tam się to chwilowo przerywało. A nastał taki moment, że parę ujęć jest niestety bez dźwięku i musimy go dołożyć z obcego źródła do gramy. Jakoś postaram się to wyjaśnić, w miarę tam dopasować. No nie wiem jak to będzie wyglądało, ale musimy tak zrobić, bo wiadomo, filmik z takiej akcji z jakimiś tam dużymi wycinkami będzie do niczego, w ogóle nie będzie to miało sensu, nie będzie widać o co chodzi. Teraz weźmiemy się za wymianę filtra głównego, tego wstępnego z odstojnikiem, z separatorem do wody. Założę nowy filtr, przełożę odstojnik i zakręcimy, odpowietrzymy i już by było na tyle z filtrami, tutaj przy silniku będzie wszystko. No, to pójdziemy w imadło tam. Muszę sobie złapać, bo to jest trochę oporne do odkręcenia. Później wrócę, zamontuję. Odpowietrzymy. Wcześniej jeszcze ropy tam trochę doleję, żeby nie pompować tyle pompką. I myślę, że jakoś to tam będzie. Filtr mamy założony, paliwowy. Teraz zmieniamy powietrze i z silnikiem będzie już koniec. Już trochę przykurzone. Ostatni tam czas nie dmuchałem, bo wiedziałem, że zaraz wymieniam. Wstępny i dokładny. Poproszę, siostro basen. Proszę bardzo, jaki basen? Dobra, nie. Czekaj. Szmatki jakieś by trzeba tym sobie wezmę. Bo tam jest pył. Panie kolego i mili państwo. Delikatnie, bo to jest komora otwarta już, żeby tam nie wpadło.
Jak wiadomo, silniki nie lubią takich zanieczyszczeń. Właściwie żadnych, o. Syf. Tfu. Dobra. Kręcamy najwyżej, jeszcze wtedy się już do końca doczyści, ale nic nie wpadnie na pewno. Czekaj, czekaj, czekaj. A, jeszcze czyścisz. Jeszcze raz tam wezmę. Wezmę sobie to. Także teraz. O. Fajnie się te filtry mocuje. Gwint poszedł. Pokrywka. I jest. Tutaj jest też fajna sprawa, są przyciski do odpalania na silniku. Także zapowietrzona na pewno trochę będzie. Ja pompuję pompką i próbujemy, czy zapali. No, zawsze to niby nie chodziła bez paliwa, ale jednak powietrza na łapie, jak się to wymienia wszystko. Słyszę, przelewem idzie. Bez gwiazdy nie ma jazdy, nie? Jak to mówią. O, już słyszę, że pomału łapie. Nie wiem, jak ta kamera teraz tak skacze. No skacze, no ale co? Tutaj są pompowtryski. Można też rurkę poluzować zawsze tam. Poczekaj, aż paliwo pójdzie i wtedy też zapala bez problemu. Ale raczej nie ma z tym problemów. Starczy podpompować chwilę. O, już gadam. Nie przedłużając, bierzemy się za mosty. Nagramy wymianę tylko w jednym oleju. Olej tutaj trzeba dać specjalny LS90 do hamulców zanurzeniowych. Tarcze zalane olejem, właśnie specjalny taki olej. Wiem, że tam kiedyś u nas ktoś ze znajomych jeden wlał jakiś inny olej, załatwili sobie most, dlatego nie radzę takich rzeczy robić. Lepiej dać to, co producent zaleca. Przedni most ma pojemność 6-7 litra. Troszkę mniejszą od tylnego, w tylnym jest 7-3 litra, ponieważ coś tam jest z hamulcami, coś tam jakiś element jest więcej z ręcznym hamulcem, coś jest inaczej, mi ich serwis kiedyś tłumaczył, ale nieważne. Musimy odkręcić trzy korki spustowe, z główny tam z mechanizmu różnicowego, to jest jedna komora wszystko, ale trzeba odkręcać trzy, bo to tam się ten olej, ciasne przepływy są takie i on musi tam sobie przepływać spokojnie, więc trzy korki od spodu z hamulców po bokach starczek i mechanizm różnicowy pospływa i wlejemy świeży olej. Kontrolka jest, korek wlewowy, także stan jak się uzupełni, zakręcamy i idziemy dalej. Myślę zwolnicę później, pokończymy wszystko i bierzemy się za hydraulikę. Oczywiście, ale mamy szczęście, dwa przednie koła się tak ustawiły akurat, że są korki na dole do spustu, akurat elegancko spuścimy, później się ustawimy w poziom, żeby to zalać, może wtedy nam akurat się tak tył zgra jakoś, że będzie pasowało, żeby spuścić, zobaczymy, czasami tak się udaje, to już jest wszystko losowo, no niestety nie mamy na to żadnego wpływu. Tutaj wolno to idzie, bo to wiadomo, bez odpowietrzenia jednym korkiem wszystko. 2 litra na każdą wchodzi. Tam w mostach olej był dosyć czysty, jak się mogłoby wydawać, że te opiłki, to wszystko tam krąży z tych hamulców. No to prawda, ale jak zmienialiśmy pierwszy raz jeszcze na gwarancji, serwis był, to pamiętam, tragedia. To była jedna wielka złota, jakaś taka żółta maść tych opiłków, tych
metali z tych tarcz, wszystko się tam docierało. A tutaj jest fajnie. Teraz już jest czyściutko, się wszystko ułożyło. Ustawiliśmy w poziom. Bez poziomnicy, bo to aż tak to nie, no. Na oko widać. 2 litra, jak mówiłem, trzeba wlać. Tutaj się zaleje, bo jest koło zębate tam wystaje i nie idzie po prostu tego, tej rurki głęboko tam wsadzić. Świeć mi tak, żebym widział tutaj. Jeszcze. Także też nagramy jedną i nie będziemy tam nic więcej wydziwiać. Później się zajmiemy, myślę, skrzynią biegów, hydrauliką i skrzynką przekładniową, tą kątową jeszcze, wichrowatą. Dobra, mamy wszystko porobione. Teraz pociągaliśmy tutaj blachy z góry do skrzyni jednej, drugiej mamy dostęp, tylko muszę to wszystko wydmuchać, bo widać syfę. Teraz puścimy olej ze skrzyni biegów. Jest tutaj olej przekładniowy do przekładni automatycznych, czerwony ATF3000, taki jak w samochodach podobnie, osobówkach. Tutaj jest sprzęgło hydrokinetyczne, więc trzeba taki olej. Jak widać, olej czyściutki leci, na korku żadnych opiłków, z czego jestem bardzo zadowolony. Ani opiłka, naprawdę nie znalazłem nic kompletnie. Spuścimy też od razu olej ze skrzynki przekładniowej, kątowej. A kątowa przekładnia w ładowarkach jest co jakiś czas do regeneracji, to się tam potrafi wybijać, a w manitkach szczególnie słychać to klekotanie na wolnych obrotach, jak to bije tam. Ona tutaj słyszę tam ją no dosyć mocno. To samo jest to sprzęgło hydrokinetyczne skrzyni, też tam po jakimś czasie jest niby do regeneracji, ale nie wiem, na razie to jest jeszcze świeża maszyna, to jeszcze nic się tam nie dzieje. Wymiana filtra w skrzyni zrobiona, zwykły taki wkręcany wkład, najprzyjemniejszy do wymiany, puszeczka na złom poszła i nowy. Na dole jest taki też jeszcze siatkowy, o którym nie powiedziałem, ale przekonałem się, że tam nie ma żadnych syfów, zawsze jak widać było na korku, jest czysto, bez żadnych opiłków, więc go nie ruszam nawet, bo no nie było sensu nigdy, nigdy nic nie było, jeszcze nie spotkałem. Wlejemy olej do skrzyni 15,1 litra czerwonego, później wlejemy do przekładni wichrowatej, kątowej. I to by było na tyle. Jeszcze taka poprawka, bo mi się pomyliło odnośnie ilości oleju. Do przekładni kątowej wchodzi 2,2 litra, a do zwolnic wchodzi po 1,8. I tak właśnie tutaj w błąd was wprowadziłem, ale no myślę, że wybaczycie mi to. Także tutaj no byłoby na tyle, będziemy później dalej opowiadać. Tutaj teraz zapomniałem włączyć kamery, tylko pokażę tak mniej więcej. Otóż wymieniłem wcześniej ten filtr kabinowy od klimatyzacji. Nie będę go drugi raz ściągał, już jest taki prostokątny, tylko dwa zatrzaski, takie śrubki. Pół obrotu, przeskakuje zatrzask, wkładam nowy, ramkę taką i jest wymieniony, także tam nie ma problemu, żadna filozofia. A teraz się weźmiemy za spuszczanie oleju i tu właśnie chcę pokazać mój sposób. No nie wiem, czy ktoś takie coś stosuje, ale ja taki mam fajny tutaj patent. Może ktoś podpatrzy i też mu tam przypadnie do gustu. Bierzemy właśnie bańki, szykujemy sobie na olej, zakładamy szybko złącze do wyjść tam do sprzętu, do krokodyla. Przykładam węża, w tej chwili węża nie mamy, bo no nie mamy po prostu blisko takiego gwintu, nie będziemy gdzieś tam chodzić szukać. Filip weźmie tam bańkę do gołego szybko złącza dołączonego jednego, przysunie bańkę, a ja wezmę, nacisnę suwakiem funkcję którąś tam, która odpowiada tej rurce z olejem, także wyleci tam jakaś część, no nie będę tego za dużo spuszczał. Zlejemy tylko tam, no myślę z połowę, żeby tylko było później mniej do spuszczania tam dołem korkiem i wtedy resztę właśnie zleci na dół. A ogólnie oleju wchodzi 140 litrów hydraulicznego, 145 dokładnie chyba, jak pamiętam dobrze. I wtedy, no jak będę pierwsze jakieś tam oznaki słyszał, że już pompa nie ma oleju, od razu zgaszę maszynę i resztę zlejemy korkiem.
robię takim dziwnym patentem, bo jak wiadomo 140 litrów na raz bym musiał to wszystko pomieścić do jakiejś wanny, to też trzeba coś by tam było pod spód szukać takiego, a to nie wiadomo, nie chcę się takich rzeczy robić, tu taki pomysł mi przyszedł do głowy, także robimy, resztę tam później będzie pokazane jak spuszczamy i tyle myślę. Mamy już odkręcone. No patrzcie, z tego wszystkiego zapomniałem ubrać kamerę z powrotem. Baterię zmienił przy okazji, a ja zapomniałem, no my już się bawimy. Olej tam leci, ale muszę szybko dymać to, żeby nie przelało się, bo jak nie to trzeba szybko inny baniak podstawiać. 60 litrów zlaliśmy tak normalnie wężem, a resztę gdzieś niecałe 60 myślę, tak zazwyczaj 100 parę litrów. Ale to i tak lepiej pompować 60 jak 120, nie? No. Dobra. Nie ma co pompować. Dobra, tu już nie nagrywałem, bo to było trochę ciężkie. To trzeba było uważać, żeby nie ubrudzić tego smoka. Odkręciłem. Tam w środku jest filtr, ja go muszę tu rękę włożyć i to jakoś na czuja tam wykręcić. No, ciężkie, ale no, spróbujemy. Czekaj, mój klęcznik. O, teraz będzie klęcznik. Dosłownie. Rękaw czysty. Chyba czysty. Dobrze, takie rękawiczki mam fajne. Doktor. Seksowne. Fajnie idzie. No. Panie doktorze, proszę nowy filtr. Tak jest, panie ordynatorze. Ja mam brudniejsze rękawice, to zrobimy takie ładne ciarki. No, no. Wy chyba się domyślam. O, mamy go, mamy dziada. Popatrzcie. Czyste, tu nic nie ma, no. Maszyna nowa, nikt tam się nie kombinuje z nią. Oleju się nie miesza między innymi z przyczep. Nie mamy wyjścia. Właśnie dlatego nie chcieliśmy wyjścia na kiprowanie przyczep. Żeby nie mieszać tych olei. Jak to teraz? Odwrotnie. Wiem, no ale to ja tam muszę manewrować. No weźmy już. Tylko chcę zobaczyć jak tam to smok. O, gwint czuję, dobra. Nie wiem, czy to będzie fascynujące nagranie, jak ja tam teraz ręką grzebię, ale no dobra. Powinieneś mieć taką kamerkę na palcu. No, jak jakieś te doktory mają tam, że wpuszczają kamery, nie? No. Najwyżej się wytnie, nie? Panie montażysto. Dokładnie. Filtr wstawny ze zbiornika wymieniony. Teraz zostały tylko dwa z oleju powrotnego. Trzeba odkręcić właśnie takie dwa dekielki na cztery śruby, szósteczki, wyciągnąć, włożyć nowe, zakręcić dekielki i nie ma. No cała filozofia skupia się tylko na tym, każdy sobie z tym poradzi i z filtrów to byłoby wtedy na tyle. Zostanie wlać olej i byłoby na tyle całkowicie, kończymy tą zabawę, tak? Dobra, został ostatni element, nalać oleju do hydrauliki. Nalejemy do oczka, do stanu, odpalimy, odpowietrzymy układ, bo to z początku wiadomo, pompa będzie tam trochę wariować, buczeć, ale to jest zawsze, no niby nie chodziła na sucho, ale zawsze to gdzieś się zdarza, bańka powietrzna, wiadomo jest. Nalejemy, posprawdzamy wszystko i myślę, że byłoby na tyle. Olej uzupełniony, mamy 110 litrów weszło, wiadomo, układ dość rozbudowany, gdzieś tam w tych siłownikach, przewodach zawsze zostanie swoja ilość. Ale to nic, tam reszta na dolewkę. Pomimo problemów starałem się mówić tak, żeby to było jak podczas prawdziwej pracy. Serdecznie przepraszamy za te utrudnienia wszystkie. Będziemy kończyć vloga. Jest godzina 3:16, zaczęliśmy parę minut po 21:00. Sporo czasu zeszło, ale robimy to na spokojnie, bez nerwów. Także teraz no nic, będziemy jeszcze mieli parę osłon do założenia. I nie przedłużając, żegnamy się. Trzymajcie się, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.